Witam się z Wami w kolejnym dniu mojego pobytu w Polsce, w kolejnym dniu przygotowań do transferu naszego dziecka. Już nie jest nazywany tylko dziabongiem, ale też eskimosem, ponieważ tak jak Wam wspominałam w tamtym filmie, udało nam się w końcu wyhodować endometrium i przygotowujemy się już do samego transferu. Słuchajcie, kamień spadł mi z serca, jestem lżejsza minimum mentalnie o tonę. Jestem przeszczęśliwa. Mam nadzieję, że teraz już wszystko potoczy się dobrze i za jakieś 2,5 tygodnia już będę z moim mężem na Islandii. A potem będziemy się już tylko cieszyć we troje. No, nie uwierzycie, właśnie jestem za domem na spacerze i przyszła wiosna. Wspominałam Wam w jednym z filmów, że nie sądziłam, że będę tak długo w Polsce i byłam przygotowana, że będę tylko taką typowo zimową porą. I no nie byłam trochę przygotowana na to, ponieważ z reguły jak przyjeżdżaliśmy na wakacje tutaj, na urlop, to było to lato bądź wczesna jesień. Dlatego mam tutaj raczej letnie rzeczy, bądź typowo zimowe, bo zdarzało mi się też przyjeżdżać w styczniu do Polski. Także no takich wiosennych, przejściowych rzeczy nie mam. I planowałam sobie kupić buty. Też w jednym z filmów Wam o tym mówiłam, ale ja nie jestem dobra w zakupy. Nie lubię tego robić. I wczoraj tak spontanicznie wstąpiłyśmy z mamą do CCC. I dało mi się kupić super buty. Bardzo mi się podobają. Są bardzo wygodne. Więc będę przygotowana na te 3 tygodnie. W przyszłym tygodniu będzie 18 stopni. To jest w ogóle jakiś kosmos, Meksyk. Takie islandzkie lato. No, tylko nie widziałam też kurtki żadnej takiej częściowej. Kupiłam sobie wprawdzie w Aldim, wyobraźcie sobie, jakiś czas temu tą kurtkę, którą mam na sobie. To jest taka przejściowa. Dała radę w sumie i przy mrozach i teraz daje radę. Tyle, że po prostu pod spodem mam koszulkę na ramionczkach. A że ja jestem przyzwyczajona już raczej do chłodu, jak bardziej do chłodu, jak do przegrzewania się. Jest mi cholernie gorąco na tym spacerze. Następnym razem wezmę chyba tylko bluzę. Słuchajcie, tak czuć w powietrzu tą wiosnę, że to jest aż niesamowite. Może to też jest powód tego, że trochę humor mam lepszy, wiecie. Chociaż ja lubię zimę, ale wszystko budzi się do życia w momentku. Wiem, że to pierwszy taki dzień ciepły, ale to taka chyba nadzieja na to, że już będzie teraz tylko pięknie, nie? Albo to hormony mi zrobiły znowu sieczkę z mózgu. Też tak może być. Brawo ja! Właśnie się zorientowałam, że dzisiaj sobota, a ja muszę wykupić leki na jutro. Także czeka mi chyba jeszcze dzisiaj podróż do apteki. Apteki są chyba czynne w niedzielę, nie? Kurde, sama już nie wiem. Ale dobrze mi się to przypomniało właśnie, bo byłam święcie przekonana, że przecież spokojnie mam czas, a do tego czasu nie mam. Dobra, wrócę do domu, to będę myśleć. Może pojadę po prostu z moim tatą wieczorem, żeby zamknąć sklep. I to będzie rozsądne, żeby już jutro z samego rana zacząć progesteron. Przyznam się Wam, że jaram się tym jak flota z Danisa. Mam nadzieję, że są tu fani Gry o Tron i to nie będzie suchar dnia. Znaczy jest suchar dnia, ale przynajmniej niech ktoś tego zrozumie. Ale jest w końcu pozytywnie. Pójdzie zgodnie z planem, to w dniu urodzin mojego teścia potwierdzimy to, że będzie transfer. W dniu urodzin bratanka mojego męża będzie transfer, a w dniu urodzin, czyli następnego dnia mojej chrzestnicy, będę już w ciąży. Z tych okoliczności, czy tak się zdarza często, ale u nas w rodzinie, zarówno mojej, jak i mojego męża, większość osób urodziło się w miesiącach na literę L. Czyli luty, listopad i lipiec.
Dajcie mi znać w komentarzach, jak jest u Was. Nie uwierzycie. Czekam znowu maraton po aptekach, ponieważ tylko w 11 aptekach we Wrocławiu jest Prolutex, który mam brać od jutra, i chyba w 15 jest Lutinus. Już nie wspomnę o tym, że Lutinus 300 zł za opakowanie, a Prolutex 190, więc chciałaś, to masz. Strasznie mnie to irytuje, że nie ma refundacji na to. Znaczy, dobra, no ja nie mam generalnie ubezpieczenia w Polsce, więc nie biadolę, bo faktycznie nie płacę tutaj składek, ale jest full osób, które płacą składki, a tego dofinansowania do leków nie mają i to jest już szmaciarstwo. Ale dużo osób mnie pyta, jak ja się czuję i co teraz czuję w sensie emocji. Czuję się dobrze, brzuch mnie boli, ale to jest teraz, jestem po podaniu zastrzyku z Ovitrelle i no po prostu to jest taki ból owulacyjny, a były trzy pęcherzyki, więc czadowo. Mam nadzieję, że będę miała swój własny progesteron dzięki temu wytwarzany. To jest super. Wiecie, no ja już jestem w takim etapie teraz tego wszystkiego, że ja wszystko przeżyję, byleby tylko było do przodu i się udało. Powiem Wam, co było wczoraj. Słuchajcie, czekałam godzinę na wizytę i wierzcie mi, że to była jedna z najdłuższych 60 minut w moim życiu. Moja mama czekała na mnie, ponieważ teraz wizyty są wszystkie pojedyncze, czekała na mnie w samochodzie. Fakt, że po drodze przegadałyśmy temat, że obie się stresujemy i w ogóle to nawet takie było fajne, że wiecie, ja nie lubię takiego pocieszania na siłę. I jak ktoś udaje, że jest wszystko ok, a sam się stresuje, bo ja to wyczuję zawsze. Także cieszę się, że to przegadałyśmy. Ale ten stres był ogromny. Ja dawno naprawdę nie czułam takiego ścisku w żołądku i tego takiego strachu, niepokoju, lęku, wszystkiego naraz. Także w momencie, kiedy dowiedziałam się, już lekarz powiedział mi jakby na samym początku, że jak tylko zaczął robić USG, że jest ok, że jest spoko, no to już jakby poczułam tą ulgę. No, wyszłam z gabinetu, zrobiłam jeszcze oczywiście wyniki i chciałam jak najszybciej pójść do... Napisałam oczywiście do męża pierwszego, że jest ok, bo też już czekał. Nie zdążyłam mu się rozpisać, tylko po prostu napisałam, że jest ok. I poleciałam szybko do mojej mamy, bo wiedziałam, że ona tam przez tą godzinę to jajko zniesie. I nie miałam rację, bo po prostu tylko weszłam, nie byłam w stanie wypowiedzieć słowa. Mama się zapytała tylko, czy jest ok, oby się pobeczałyśmy. I w sumie to dopiero po dłuższym czasie byłam w stanie jej powiedzieć dokładnie, o co chodzi. Jaki jest plan i tak dalej, bo no to te emocje musiały jakoś zejść z nas. I pamiętajcie, co ja Wam zawsze mówię, że płakać to nie jest wstyd. Emocje musimy wywalać na zewnątrz. Jeżeli mamy ochotę płakać, to trzeba płakać. I tyle. No, dobra. Jadę dalej szukać leków. Mam do Magnolii. Wierzcie mi, że mój poziom zniechęcenia do galerii handlowych tego rozmiaru jest tak wysoki, że zaczął mnie bardziej boleć brzuch na samą myśl, że mam tam wejść. Całe szczęście ogarnę temat szybko. I udało mi się zaparkować blisko tej części Magnolii, gdzie jest apteka, więc tyle dobrego. Sprawnie udało mi się to załatwić, ale masakra, no trauma dla mnie. Nie dość, że jestem lżejsza o 1200 zł na leki, to jeszcze tłumy takie ludzi, że to po prostu... Masakra! A żeby stać w kolejce, żeby wejść do sklepu, no to sorry. To ja bym wolała chodzić w worku jutowym. To nie na moje nerwy. Tak przy okazji takie mnie naszło jedno przemyślenie, że właśnie ten rok i in vitro oddalił nas od decyzji o budowie domu, bo
O ile tam jeszcze może udałoby się wybudować stan surowy otwarty, może dobić do zamkniętego, to już na wykończenie domu to nie bardzo, ale chyba lepiej mieszkać szczęśliwą, pełną rodziną w szałasie niż w pałacu, gdzie brakuje tego małego elementu, nie?